Kotlet, skąd wziąłeś ten sznurek? Powiesz dziewczynie wychowanej w dziczy. Z ptakami sobie nie pogadasz. No na pewno. Jak się miewasz, Aloy? Chyba lepiej niż ty. Nie gadam ze zwierzętami. Co jest? Kotlet przyleciał z tym w dziobie wczoraj. To sznur, na którym dzieci Tenaktów noszą ćwiczebne miecze. Nasza młodzież ich zwykle nie gubi, chyba że stanie się coś złego. Sprawdziłam. Brakuje jednego dzieciaka. Gdzieś przedwczoraj poszedł. Poszukiwania niczego nie dały. Powiem jedno. Nie jestem w nastroju, żeby tracić ludzi. Zwłaszcza dzieci. Pokaż mi to. Trochę kwarcu, pewnie piasek, ziemia i jakaś rdzawa glina. Piach, ziemia i rdzawa glina? Znam miejsce, gdzie występują. Na południe od osady. Spotkamy się tam i mi pomożesz? Może użyjesz swojego reliktu? Teraz jest tak, że nie mogę nikomu zaufać. Przy okazji tam pójdę. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Jara chyba czuje się wyobcowana. Jara powinna gdzieś tu być. Pomogę jej znaleźć zaginione dziecko. Jara powinna gdzieś tu być. Pomogę jej znaleźć zaginione dziecko. Chodź, pogadajmy. Więc jesteśmy. Ziemia, piach, no i glina. Czyli to, co widziałaś na pasku dziecka. Wykorzystasz relikt? Proszę cię, Aloy. Zacznij przy kotlecie. Gdy się zachowuje w ten sposób, to coś jest na rzeczy. Dobra, robi się. Idziesz gdzieś? No to zaczekam tu. Są drobne ślady. Słabo widoczne, ale prowadzą dalej. Jara! Znalazłam trop! To może być nasza zguba. Naprawdę? Chodźmy. W palącej włóczni mówiłaś, że nikomu nie możesz zaufać. O co chodziło? Kiedy pozbyłam się draki, myślałam, że będzie pokój. Dwa dni temu usadziłam kolejnego młokosa. Twierdził, że powinnam sprzymierzyć się z regalem. Męczę kolejny. Ilu jeszcze muszę ubić, kiedy to się skończy? Dobre pytanie. Takie oceny nie są w końcu. Sama najlepiej znasz swoich ludzi, ale pamiętaj, śmierć rodzi kolejną śmierć. Na pustyni zawsze tak było. Tak,
Ale czy powinno? Czekaj. Słyszysz to? Kotlet znowu pomaga. Dzieciak jest chyba w tym wraku. Tu jesteś. Już dobrze. Nie! Tam są maszyny! Jestem gotowa do walki! O-o! O nie! O! Jedna z tych paskid. Przybój się. Thank you.
Tak! Przymocają się tym portalem. Thank you.
będzie mi potrzebne. Tak? Ta walka zostanie zapamiętana. Dobra robota, Aloy. Sprawdzę, co u Yary i dzieciaka. Wszystko się klei. Przeklęty. Już dobrze. Zabierzemy cię do bazy, jak tylko złapię oddech. Myślałem, że już po mnie. Ręka mnie boli. Ktoś się tobą zajmie. Obiecuję. Tylko spokojnie. Już dobrze. Co się stało? Chciałem tylko iść na łowy, ale się zgubiłem, a potem maszyny mnie goniły i... Nie bój się. Muszę pomówić z przyjaciółką. Potem ruszymy do palącej włóczni. Dziękuję, dowódczyni. Spocznij, żołnierzu. Te maszyny by mnie wykończyły, gdyby nie ty. Najważniejsze, że dziecko żyje. Tak. Jego rodzice będą szczęśliwi. Oddział tak samo. Miło kogoś uratować, zamiast zabijać. I tak, wiem, pustynia zabija. Ale od czasu do czasu coś na niej kwitnie. Przemyślę twoje słowa. Jak zawsze, do usług. A właśnie. Weź to. Zasłużyłaś. Znalazłaś go. No, ty i kotlet. Dobrze poszło. Trzymaj się, Yara. Też się trzymaj. Tak się bałem. Zabiję was, jeśli będzie trzeba. Będzie potrzebowała wsparcia. Ah!
całe? Dorwały coś? Oby było całe. Proszę. Upewnij się, że nic jej nie jest. Połączenie z iglicą sprawne. Sprzęt wciąż działa. Wszystko dobrze? Pokonałaś tę maszynę. Dziękuję ci, ale powinnaś już iść. Nie ma tu nic ciekawego. Więc to twoje... Przez te druty odbiera dźwięk. Z tego czegoś na klifie, co nazywasz iglicą. Niestety masz tylko kawałek. A ty chcesz usłyszeć całość? Skąd, jak na to wpadłaś? Wiesz, życie nauczyło mnie kilku rzeczy. W razie czego, wiesz, można pogadać. Jakoś ci pomogę. Chyba nieźle się na tym znasz. No dobra. Wal. Jak odebrałaś tę wiadomość? Byłam kowalką jeszcze we Włości. Nie było łatwo. Dużo ciężkiej pracy, a zarobek taki sobie. Aż któregoś razu usłyszałam szept ze stalowego pręta. Słaby, jak krople potu syczące na stygnącym piecu. Gdy pokręciłam prętem, szepty stały się głośniejsze. Trochę pogrzebałam, skręciłam sprzęt. No i poszłam za dźwiękiem. Im dalej na zachód, tym było lepiej. Potem znalazłam tę iglicę. A jak się podpięłam, słowa zrobiły się wyraźniejsze. Czym jest ta wiadomość? Nie wiem. Jest w niej coś smutnego. Jakby zagubiona dusza mówiła do drugiej. Chciałabym wiedzieć, co to znaczy. Imponujące urządzenie. Jak działa? Wiesz, jak mówiłaś. Tamta iglica zdaje się przechwytywać dźwięk, który potem idzie po kablu do mojego urządzenia. Dołożyłam kilka zwojów i kawałek metalu. Wibruje i sprawia, że dźwięk jest głośniejszy. Nie do końca wiem czemu, ale... Działa. I zainstalowałaś to sama? Nie jestem specjalnie ufna. Większość rzeczy robię samodzielnie. Ty masz wyjątkowy dar. Bez przesady, po prostu pracowałam w metalu. Pochodzę ze sprężyny. Spawam tak dobrze, że praktycznie nie widać łączeń. Niestety nikt tego nie doceniał. Widzisz, bo tam trzeba być facetem, żeby coś osiągnąć. Raz mogłam się załapać do super załogi w jednej z najlepszych kuźni we Włości. Ale nie udało mi się. Mój własny brat nie chciał za mnie poręczyć, tylko dlatego, że jestem z rodu niewieściego. Ale mniejsza. Przynajmniej tutaj nie muszę się martwić, że faceci ze sprężyny patrzą na mnie z góry. Chyba wciąż się wściekasz na brata. Czasami tak. Kiedy indziej tęsknię. Widzisz, bo on nie żyje. Nie miał dość odwagi, żeby pójść pod prąd i poręczyć za kobietę. Nawet własną siostrę. Stchórzył. Wygarnęłam mu. Więcej. Powiedziałam, że nie jesteśmy rodziną. Ale z czasem zaczęłam tego żałować. Nie był złym człowiekiem. Umiał mnie rozśmieszyć, kiedy się jakoś zachowywał.
Bardzo mi przykro. Tak. Mnie też. Szlakby to. Pozwól, że rzucę okiem na iglicę. Może odzyskam całą wiadomość. Jak? Ja też mam kilka pomysłów. Od kiedy Nora majsterkuje? Nora nie, ale ja tak, poniekąd. Poczekaj. A, no dobra. Chyba. Po prostu idź za drutem. Do iglicy na górze. Tylko proszę, nie zepsuj niczego. Trzeba się tam wspiąć. Ani chwili wytchnienia od upału. Wtaszczenie tam całego tego drutu musiało być ciężkie. Oto iglica. Może obok niej będzie lepszy odbiór. Kosztowne zwycięstwo. Ciekawe. Ale nie jestem w stanie zlokalizować źródła tego sygnału. Lepiej powtórzę tej dziewczynie, co udało mi się usłyszeć. Szybuję do celu! To chyba dobry skrót. Twoje urządzenie odbiera wiadomość przedwiecznych. Jakieś nagranie. Tak myślałam. Usłyszałaś coś więcej? Trochę. Pochodzi z czasów... wojny. Strasznej. Pewnie dlatego brzmi tak strasznie smutno. To przywodzi mi na myśl mojego zmarłego brata. Niech jego prochy grzeją się w kuźni. Nie jestem pewna, czym. Niestety, wciąż nie mogę znaleźć źródła dźwięku. Słowa zabrzmiały mocniej, kiedy tu przybyłam. A inne miejsce? Może gdzie indziej będzie lepszy sygnał? Nawet gdybym ominęła Tenaktów i ich maszyny, nie mogę się oddalić od iglicy. Nic innego nie ściąga tych słów tak dobrze. Dobra. To wiadomość przedwiecznych. Więc spróbujmy ich metod. Gdy chcieli poznać źródło wiadomości, nasłuchiwali jej z trzech różnych miejsc. Im wyżej, tym lepiej. Po połączeniu danych uzyskiwali położenie źródła. A ty to umiesz? Chyba tak. Ale ta iglica to dopiero jeden punkt. Brakuje dwóch. Obu wysoko. Na północ stąd, na ziemiach Tenaktów, jest wysoka wieża. Dobry pomysł. Kojarzę jeszcze jedno, obok mojego obozu. Czekaj! Nie znam twojego imienia. Ani powodu, dla którego to wszystko dla mnie robisz. Ejoj. Ponieważ chcę wiedzieć, o co chodzi. Tak jak ty. Silga. Jak już się dowiesz, Ejoj, to chętnie o tym posłucham.
naszą sojuszniczką na dziś czy na zawsze. To była prawdziwa porażka. Muszę się wspiąć i poszukać sygnału Sylwii. Można zacząć. Dziękujemy. Żeby wykryć źródło sygnału, muszę być wyżej. Jeszcze trochę wyżej. Miejscu. Dobra. Zobaczmy, czy uda się odebrać ten sygnał. Ciemny wystrój do kosztownego zwycięstwa winy. Zrzut zaopatrzenia na dajnikę. Otóż tu. Być w środku wiadomości. Mam coraz więcej, ale wciąż za mało, by odnaleźć jej źródło. Jeśli wejdę na górę, gdzie jest moja baza, zakończę robotę. Widzę cię, czempionko. Usiądź, proszę. Jeśli mnie miniesz, przegapisz doskonałe okazje. Ta góra. Chcąc poznać inne wiadomości Sylwii, muszę się wspiąć na południowy stok. Muszę tylko poszukać ścieżki. Dobra, walczyć czy się przekraść? Ha!
Lepsze miejsce, by odebrać sygnał Siri. Muszę się dostać wyżej, żeby ustalić źródło sygnału Silgi.
wysoka! Muszę wejść jeszcze wyżej. Dobra, skąd najlepiej odbierać sygnał? Gdzie zacząć? Poszukam miejsca, by odebrać wiadomość Silgi. Źródło sygnału. Niedaleko stąd. Muszę się tam tylko dostać. Jeśli stąd poszybuję, będzie...
Mój fokus odbiera sygnał, o którym mówiła Silka. Muszę pozbyć się maszyn, żeby zrobić jakąś źródło. Tu jesteś. Tylko jak się do ciebie dostać? A najpierw trzeba się pozbyć tych maszyn. A jest sprytna! Dotrzeć do źródła sygnału. Tędy się nie przedostanę. Muszę poszukać innej drogi.
wygląda obiecująco. Świetnie. Znów do wody. Tu cię mam. Zobaczmy, co jest w środku. Pan, nie mogłam cię złapać przez fokusa. Mam nadzieję, że to nagranie dotrze do ciebie ze sprzętem. Do placówki na linii Rino. Chciałam ci tylko powiedzieć, że to co złe. Wygląda na to, że bardzo jej na nim zależało. Silga będzie chciała o tym usłyszeć. Z pewnością też zainteresuje ją przekazem. Aloy, słowa przestały płynąć przez iglicę. Co się stało? To przemawiało do twojego urządzenia. Przedwiecznie używali tego do komunikowania się na odległość. Kiedy je wzięłam, komunikat się urwał. Ale słyszałam też tę drugą wiadomość. I o czym była? Podczas pradawnej wojny kobieta próbowała dostarczyć zapasy pewnemu mężczyźnie. Chciała, żeby wiedział, że ich dawna sprzeczka nie miała żadnego znaczenia. Że będzie o nim myślała. Do końca. O. Wychodzi, że jesteśmy podobne. W pewien sposób. Chciałabym przekazać bratu taką wiadomość. Że mu wybaczyłam. Chciałby tego. Czuję to. Ten człowiek, przedwieczny, usłyszał w ogóle te słowa? Chyba nie. Często tak bywa, takie życie. Ale i tak, dzięki potędze tego urządzenia, nadawczyni miała nadzieję, że jej wiadomość dotrze. Niezły wyczyn, wysyłać wiadomości z bliska i z daleka. Mogę to zatrzymać? To prawdziwy skarb. Oczywiście. Dziękuję. Czasem ludzie nie słyszą tego, co powinni usłyszeć. Ale dzięki temu może uda się tę sytuację zmienić. Nieważne, czy będą akurat w sprężynie, czy gdzie indziej. Hej, znalazłam jeszcze kilka rzeczy w zasobniku. Mogą mi się jeszcze przydać. Mogę użyć warsztatu? Pewnie, tak, oczywiście. Kiedy tylko zechcesz. Jest cały twój. Chyba wiem, co zrobić z tymi częściami. Nieźle wyszło. Trzeba spróbować.